Dziękuję za wytłumaczenie mi tak oczywistej rzeczy, milordzie. Ale tak, kolejna ciekawostka, jaka jest związana z tym poziomem, jest to, że tło, które widzimy teraz... Nie wiem, jak będzie to w Reignited Trilogy, bo powiem szczerze, nie pamiętam dosyć Spyro dwójki pod tym względem, ale w oryginale było coś takiego, że tło, czyli to, co teraz widzimy, chmury i tak dalej, było takie samo w poziomach Zephyr oraz Robotica Farms ze Spyro dwójki. No i według jakichś tam plotek, które nie są potwierdzone, to właśnie w tym poziomie Spyro się narodził. I to są wszystkie ciekawostki odnośnie Stonehill. Więc teraz, ponieważ powiedziałem ciekawostki, opowiem co nieco odnośnie moich wrażeń pomiędzy Spyro 1. Na pewno nie będzie to dla was jakby zdziwieniem, ale Spyro 1 to była właśnie pierwsza część, w którą zagrałem. I nie będę ukrywał, że bardzo mi się spodobała w ogóle ta część, aczkolwiek za dzieciaka udało mi się maksymalnie z 2 lub 3 razy przejść tę grę. Bo na dobrą sprawę Spyro 1 jest bardzo w porządku gierką, ja bardzo szanuję, bo w końcu jest to pierwsza część. Ale jednak względem dwójki ta część jest bardzo w porządku, ale jednak wolę dwójkę, jeżeli mam być całkiem z wami szczery. Co do tak jakby wspomnień z tego poziomu, to za pierwszym razem, gdy robiłem pseudo 100% w tej gierce, jak byłem mały, to było w wieku tam, mówię, 6 lat, miałem wielkie problemy z tego względu, że jeszcze do końca nie ogarniałem mechaniki gry. No i ta. Powiedzmy, że nie zrobiłem za pierwszym podejściem 100%, no bo dopiero zacząłem robić w momencie, gdy było po fakcie, nie? O, tutaj przy okazji widzicie taka mini ciekawostka, że nie możemy wyjść tam dalej, ponieważ mamy tutaj taką bramę niewidzialną. To Sparks mi coś tu wskazuje. No, to polecimy w tę stronę, bo tam są jeszcze klejnoty. Albo nie, nie, tutaj no. Ale dobra, kontynuujmy dalej. Za drugim razem to już troszeczkę mi szło lepiej, aczkolwiek nie udało mi się tak maksymalnie zrobić 100%. Tak musiałem aż 2 razy powiedzieć maksymalnie. A za trzecim razem to już szczerze nie pamiętam, co się stało. Chyba w końcu zacząłem tak bardziej eksplorować poziomy. Dłużej spędziłem czas, ale się udało, że tak powiem. No i to tyle, jeżeli chodzi o moją historię z tym poziomem. Ale bardzo lubiłem ten poziom i bardzo lubię do teraz. Jest to w porządku, poziom jest bardzo sympatyczny, no i tja. Mogę naprawdę godzinami mówić, jak bardzo lubię pierwszy poziom. A nie chcę tego robić, bo byśmy się tutaj wszyscy znudzili i pożygali, że tak powiem. I tak, jak będę za długo krążył w poziomie, to będę edytował, ponieważ chcę was czas też zaoszczędzić. No. I tyle. Tak swoją drogą, niedawno, jak jeszcze się rozgadałem, pokonałem niebieskiego stworka, jak widzieliście, ten taki zakapturzony koleś. To był tak zwany złodziej, Jajek, i miejcie na uwadze to, że ta postać jeszcze się pojawi w Spyro 3. I z tego, co chyba pamiętam, w A Hero's Tale miał swoje jeszcze ten, perypetie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba się w A Hero's Tale też pojawił. Może ciebie poprawić. Tak czy siak, jego zadanie w tej części to będzie to, że on będzie kradł wszystkie te jaja. A, i tam są klejnoty. Dobra, jestem u góry. I teraz idźmy w te strony, gdzie zauważyłem te klejnoty. Tak. Wracając do tematu, bo muszę skończyć. No i ten koleś po prostu będzie nam kradł jaja i nie wiem, w tej gierce bodajże jest ile? Czekajcie, może tu będzie gdzieś napisane. Nie ma tu nigdzie, kurde. Cholerka. Myślałem, że będzie napisane, no generalnie gdzieś tam pewnie jest koło 12 jaj na całą grę czy coś takiego. Nie pamiętam. Aczkolwiek większa jego rola będzie w Spyro 3, bo tam będziemy przynajmniej ratowali ze 150 smoczych jaj. Oh man! Nie! Nie chcę! To jest przerażające, no ale niestety trzeba. Dobra, pamiętam, gdzie są pozostałe klejnoty i one są tutaj na dole. Więc sobie pójdziemy. Tak jest, tutaj one są właśnie.
Soundtrack w ogóle bardzo mi się podoba. Mówię, Stuart Copeland wykonał kawał dobrej roboty i szczerze powiedziawszy, chylę w jego stronę czoło. Bo naprawdę, to jest tak bardzo świetny soundtrack, jak soundtrack całej trylogii w ogóle serii Crasha Bandicoot, poza Crashem Boom Bang, bo o Crashu Boom Bang na tym kanale się nie dyskutuje. Nie będę tej grze dawał dodatkowej atencji, już wystarczy, że zrobiłem to w topce. Że dałem jej niepotrzebnej jeszcze atencji, na dobrą sprawę. Dobra, spadamy do tej studni, gdzie mamy smoka, który jest zamieniony w posąg i tajemniczą skrzynkę. I jak widzicie, mamy kluczyk, który oczywiście będzie pasował do tej skrzynki, ponieważ no, nie ma innego wyjścia. Dokładnie tak, o to chodziło. I mamy wszystkie klejnoty, bardzo dobrze. Więc dobra, czas uratować smoka. Gavin. Uważaj na ważkę, Spyro. Jej kolor zdradza poziom mocy. Po zjedzeniu motyli jest silna. Zupełnie jak ja. Jasne. Właśnie. Dobrze, że tutaj powiedziałeś, Gavin, o tym. Tak? Dobrze, chyba jego nie zapamiętałem. Dobra, never mind. W każdym bądź razie, Sparks, czyli Iskier w tej części, albo w tłumaczeniu przez Senegę, jest jak Aku Aku w serii Crash Bandicoot. Po prostu lata przy tobie i gdy ty obrywasz, to on zmienia swój kolor. Tak samo było w Crashu, tylko że z tą różnicą, że... i co to tak mignęło? Takie dziwne było. Z tą różnicą, że nie ma czegoś takiego, że mamy tutaj nietykalność. Po prostu Sparks w obecnej formie jest w stanie na siebie przyjąć 3 obrażenia. Kiedy Spyro teraz... przykładowo, kiedybym, nie wiem, uderzył w ścianę i nagle, kurde, Spyro traci Sparksa, w sensie Sparks traci wtedy swój żółty kolor i ma kolor niebieski. Czyli wtedy będzie mógł na siebie przyjąć 2 obrażenia. Kiedy po raz kolejny w coś wlecę albo, nie wiem, coś mnie zaatakuje, Sparks będzie miał wtedy kolor zielony, czyli będzie w stanie na siebie przyjąć 1 obrażenie. Kiedy wlecę kolejną rzecz, przykładowo, albo do wody wpadnę, bo Spyro w tej części nie umie pływać, no to Sparks zniknie i Spyro już tak naprawdę po kolejnym uderzeniu zginie. Mam nadzieję, że to w dobry sposób wytłumaczyłem, przynajmniej się starałem. Więc tak. Udajmy się do Exitu i swoją drogą to będzie po raz pierwszy i ostatni, kiedy wejdę normalnym Exitem, ponieważ zaleca się wyjść normalnym Exitem z tego względu, iż brama, ta wielka głowa w ogóle w tym świecie, która jest bramą do bossa, się wam nie odblokuje, kiedy tam nie wyjdziecie portalem, więc miejcie to na uwadze. A potem możemy sobie już wychodzić prawie do końca gry Exitem z pauzy, co wam zademonstruję. I w taki oto sposób mamy ukończone w zasadzie pierwszy świat i pierwszy poziom mamy ukończone na 100%. Więc teraz przyszedł czas na drugi poziom. I w sumie zabierzmy się teraz za Dolina Nocy. Tak jest, czyli za Dark Hollow. Więc ruszamy. I teraz tło się troszeczkę zmieniło, bo tło zmieniło się na klimaty właśnie tego poziomu, ponieważ ten poziom dzieje się w nocy, jak sama nazwa mówi. No, i ogólnie tło z tej krainy, jeżeli chodzi o oryginalnego Spyro 1, jest podobne do poziomu Fracture Hills z gry Spyro 2 Gateway to Glimmer, albo jak ja lubię mówić tytuł, Riptoe's Rage. Ta muzyka, Jezus Maria, to jest też piękny soundtrack. Ale ten poziom to też jest jeden bardzo krótki poziom, ja wam zaraz pokażę dlaczego. To mamy sobie żabki, gnorków rzecz jasna. Oczywiście rekomendowane jest wlatywanie, czyli tutaj wszarżowanie w nich, ponieważ niestety oni często mają przy sobie tarczę, a tarcza równa się tym, z tym, że oni się będą bronić. Tego to możemy z ognia zaatakować i nic się nie stanie. Bang, bang. I mamy tutaj smoka, więc uwolnijmy go. Alban. A, to ty. Nie byłem pewny, czy zdołasz się wymknąć tym złośliwym maluchom. Oczywiście mnie one nie przeszkadzają, ale poradzę ci coś. Ich zbroja jest ognioodporna. Zwyciężysz tylko wtedy, gdy na nich zaszarżujesz. Ale halo! Alban, ja to przed chwilą wytłumaczyłem!
Nie psuj klimatu tego let's playa, okej? Nie, naprawdę. Dodanie polskiego dubbingu to chyba była moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy. I podkreślam, moim zdaniem, bo bardzo mi się podoba dubbing Spyro. A to jest naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo ciężko zrobić, żeby mi się podobał dubbing. Naprawdę, uwierzcie mi, że to w dzisiejszych czasach jest trudne. No ale... przynajmniej im się udało. Przynajmniej Cenega pod tym względem się postarała. No, oczywiście. Podkreślę to i będę to wciąż podkreślał, że tłumaczenie imion bohaterów jest trochę dla mnie zabiegiem bezcelowym. Znaczy, bezsensownym. No bo cel jakiś to ma, a cel ma taki, że po prostu, hej, ta gra, w tą grę będą grali najmłodsi, więc zróbmy to tak jak typowe tłumaczenie dla dzieciaków, żeby dzieciaki nie domyślały się, co oznacza Sparks, czy tam ki wie co jeszcze. Dobra, lecimy sobie teraz do góry. Tutaj mamy klejnucik, hehe. I co? I lecimy dalej. Tutaj coś jeszcze pisze, że ponoć w pierwszej cutscence z gry to występuje ta lokacja. Nie wiem w ogóle o co z tym chodzi, nie wiem co autor ciekawostki miał na myśli, ale okej. Ja to tylko mówię. Zresztą prawdopodobnie będziecie mieli tam gdzieś podlinkowane, skąd są brane ciekawostki. Bo ja się z tym nie kryję. Skoro są ciekawostki brane z Wikipedii, to wam autentycznie o tym mówię i... serio. Dariusz! Siema, Dariusz! Większych przeciwników jak ten gnork z kijem nie pokonasz szarżą, ale ogień świetnie sobie z nimi poradzi. Co ty, Dariusz, nie powiesz? Już zdążyłem się na ten temat, że tak powiem, przekonać. Kolejna sprawa. W tej gierce mamy do uratowania 18. To już byśmy mieli, kurde, grę zaliczoną, ale okej. 80 smoków mamy do uratowania oraz praktycznie chyba... zabijcie mnie, ale nie pamiętam. Naprawdę, możecie mnie ukatrupić cokolwiek, ale... nie pamiętam ile klejnotów. Stawiam, że 14 tysięcy to było w pierwszej części. Ale mogę się mylić. Mówię, nie pamiętam tego, bo akurat wiem, że 10 tysięcy się zdobywało w Spyro 2, a w trójce bodajże 20 tysięcy. I patrzcie, co my tu mamy? Droga w dół. Ciekawe, gdzie ona nas poprowadzi. Zejdźmy sobie. O, siema, Brzydalu. Widzę, że tobie za karę tutaj... w sensie za karę tu jesteś, więc musisz tutaj pracować niestety. No, współczuję ci bardzo. Ale sami widzicie, Dark Hollow nie jest długim poziomem. Wręcz przeciwnie, jest dosyć krótki. I to jest to, co wam właśnie mówiłem, że poziomy w pierwszym świecie są dosyć krótkie. I cholera jasna, on ma tutaj większy, kurde, ten. A nie, czekajcie, zaatakowałem go. A, to dlatego mi wyleciał ten klejnot o wartości ten. O, zrobię coś, co robiłem w oryginalnym let's play, więc porozmawiajmy sobie o klejnotach. Więc... wytłumaczę to wam na przykładzie złotówki. Tak jak to robiłem w oryginalnym let's playu, hehe. Więc jak widzieliście, przed chwilą zabrałem czerwony klejnot. Czerwony klejnot daje nam jeden klejnot. Czyli tak jakbyście dostali jedną złotówkę. Zielony klejnot daje nam razy dwa. Czyli tak jakbyście dostali dwa złote. Niebieski razy pięć. Czyli tak jakbyście dostali 5 złotych. Żółty razy 10, czyli tak jakbyście dostali 10. I dosyć rzadki fioletowy daje wam razy 25. Czyli tak jakbyście, nie wiem, podeszli i dostali od tak za darmo 25 złotych. Dziękuję za uwagę. Oswin. Spyro, zdradzę ci sekret? Jeśli chcesz przyjrzeć się okolicy z bliska, użyj akcji. Dzięki, obiecuję się nie wygadać. Jakby to była jakaś tajemnica, Spyro. Ale tak, podchodząc do tych platform, to możemy sobie też zapisywać ręcznie gierkę. A przynajmniej tak było w oryginale. Ale zaraz zrobimy sobie tutaj, kurde, mały teścik i zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać. Ale myślę, że to będzie bardzo zbliżne oryginałowi. Tam mamy zakończenie, tutaj skrzynkę. Tak, żeby nie było, nie, to nie jest żadne desynch
audio czy coś, po prostu ja se tak dopowiedziałem za późno, bo why not. A muszę na te uwagi, na te rzeczy uwagę zwracać, bo czasami jest tak, że coś mogę źle zedytować i będzie desyn. I mamy 100%! Jej! Jej! Juhuu! A, i tutaj mogę ten, tylko co jedynie przywrócić smoka. W sensie, że smok może się na nowo pojawić, cutscenka z nim. Czyli to tylko w oryginale była opcja zapisywania i tam ewentualnie zmienienia czegoś. Okej. I tak, możemy sobie teraz wyjść z tego oto. Przez opcję, wiecie, opuść poziom. I proszę bardzo, mamy 3 poziomy zrobione na 100%. W sensie 2 plus świat. To jest świat zrobiony na 100%. Pierwszy poziom zaliczony na 100%. I drugi poziom zaliczony na 100%. Dziękuję za uwagę, wychodzimy stąd. Ale zanim wyjdziemy, wibracje mam wyłączone. Dobra, bo już bym poczuł w sumie. Musiałem się upewnić, sorry, nie lubię wibracji. Okej. Oczywiście, że wychodzimy. Patrzcie, jak kurde szarżą tutaj atakuje. Tak swoją drogą, jestem póki co zadowolony z tej sesji nagraniowej, naprawdę, kurde. A nagrywam to za pierwszym razem, tak od razu podkreślę. Nie było żadnych innych prób, nie było żadnych innych tutaj nieudanych sesji nagraniowych. Tak jak w przypadku, nie wiem, CTR-a na hardzie, którego jeszcze nie widzicie, ponieważ jeszcze nie dałem pierwszego odcinka z hard moda. Ale tutaj mi akurat inaczej, że tak powiem, to wszystko wygląda. Może to też dlatego, że jestem sam w domu i tak luźniej mi się komentuje. Nie to, że mam coś przeciwko, że domownicy są, ale wiecie, to tak jednak większa presja jest, bo ktoś ci może w każdej chwili wbić do pokoju i... No i czasami potem trzeba się bawić w wyciszanie tutaj albo mówienie już jestem, przepraszam, na przykład, bo nie wiem, kurde, pies mi... nie wiem, coś tam z dywanem zrobił i musiałem tam, nie wiem, nawrzeszczeć na niego co jedynie. I tak, gdy pokonamy przeciwników i zdobędziemy z nich klejnot, to jak wrócimy do poziomów lub do światów, to będą z nich wylatywały takie perły. Jak widzicie, mamy takie kółeczka obok głowy Spyro. Ogólnie sytuacja wygląda tak, kiedy zbieramy te kółka, albo te perły, znaczy no perły zbieramy w trakcie gameplayu, ale tutaj akurat w tym hadzie to są kółka, więc kiedy zapełnimy całe te kółko, to wtedy dostajemy życie. Ale jest taka szansa, że 50%, to jest 50% szansa, taka 50-50, że zamiast perły może wylecieć od razu życie z jakiegoś przeciwnika. Miejcie to na uwadze. A teraz... Nadszedł czas na rynek, albo w oryginale Town Square. I tutaj po raz kolejny zmienia się tło, ponieważ będziemy zwiedzali troszeczkę poziom, który bierze udział w takiej scenerii bardzo mocno popołudniowej, albo późne popołudnie. No i tak, jeżeli chodzi o ciekawostki, to ten poziom jest podobny przez tło do Charmed Ridge ze Spyro 3, swoją drogą najgorszy poziom ze Spyro 3. I pierwszy smok w tej krainie, Nils, brzmi jak Nestor's Artisans, przynajmniej w oryginale. Nie wiem jak to będzie w polskiej wersji, ale podejrzewam, że tak samo, bo zważywszy na tym, że raczej za wiele aktorów głosowych do tych smoków nie ma. I to są wszystkie ciekawostki. Dziękuję za uwagę, lecimy dalej z koksem. A właśnie, nie wspominałem o Dark Hollow, jeżeli chodzi o moje wspomnienia i o tym poziomie, więc będę mógł teraz, powiedzmy, że tak powiem, zacząć taką luźniejszą gadkę. Otóż, jeżeli chodzi o Dark Hollow, to ten poziom nie sprawia mi w ogóle problemów, jeżeli chodzi za pierwszym razem o 100%owanie, za drugim i tym bardziej za trzecim. Ponieważ to jest krótki poziom i był dosyć łatwy. Bo to bardzo krótki poziom. Nils! Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru z bykami. Trochę się teraz porozglądaj.